Witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj gościmy na takiej nietypowej plantacji niedaleko Białobrzegów. To jest stosunkowo młoda plantacja u Państwa grzybów. Państwo grzybowie nie są jakimiś doświadczonymi plantatorami. To można powiedzieć, to są ich początki. Plantacja jest w 5. roku. Dopiero w zeszłym roku zaczęliśmy współpracować. Wcześniej nie była w ogóle cięta. Odmiany, które tutaj są, to jest tradycyjnie Blue Crop, Duke, jest jeszcze trochę Toro i Chandler. W zeszłym roku pierwszy raz cięcie. Wycięliśmy przede wszystkim te drobne pędy i te, które już widzieliśmy, że nam stanęły, że robią się takie karłowate. Staraliśmy się wycinać to jak najmocniej, żeby pobudzić wybijanie nowych pędów. I udało się. Bardzo ładnie się zaczęła regenerować plantacja. W tym roku, w zeszłym roku jeszcze po cięciu było tak, że w zeszłym roku plonowanie było bardzo słabe. Dlaczego? Bo te pędy, które zostawiliśmy dwuletnie z pąkami kwiatowymi, no i zimową porą przyszły sarenki i miały przyjemność skubania samych pąków kwiatowych. No oczywiście one są najbardziej odżywcze, więc sarnom to się bardzo podobało. Teren był nieogrodzony. W tym roku, żeby nie było już tego problemu, plantacja została ogrodzona siatką leśną. Cięcie jeszcze raz poprawiono, wycinając wszystkie takie stare, grube pędy. No i mamy jednocześnie bardzo ładne, nowe przyrosty. I widzimy na dole też, że po tym nowym, naszym ostatnim cięciu znowu będzie duża ilość nowych przyrostów od spodu. No i mamy praktycznie już koniec kwitnienia. Mamy owoce. Tu zaraz będzie czas na expando. Cięcie bardzo radykalne. Jak w zeszłym roku pierwszy raz pokazywałem, jak to mocno trzeba ciąć, to widziałem po oczach plantatorów, że kurczę, szkoda, nie? Ale potem był taki błysk. Dobra, tniemy. No i udało się. I proszę Państwa, ta plantacja w tym momencie, jeśli chodzi o wzrost i ilość owoców, nie ustępuje plantacjom, które mają te 4, 5, 6 lat u takich naprawdę wytrawnych plantatorów. Ja z tego jestem bardzo zadowolony. Liczymy w tym roku na piękne zbiory. Co prawda dzisiaj jeszcze był rano strach, bo był przymrozek. No nie sprawdziło się to, co przepowiadałem, że 3 tygodnie temu te przymrozki to już były ostatnie. Jednak nam dzisiejszej nocy przyszedł przymrozek. U mnie w Pradolinie Pilicy na wysokości 1,5 metra było -1,8. A przy samym gruncie pewnie znacznie bardziej jeszcze przymroziło. Kto zdążył przykryć na noc truskawki, to oczywiście niektórzy przykrywali do ciemnej nocy. Inni stosowali deszczownie do samego rana. Teraz muszą odespać. No, ale plony uratowane. Tu nie było niczym przykrywane. Był trochę problem, bo w niektórych miejscach woda, która pozostała w liniach kroplujących, mogła pouszkadzać te linie, gdzieniegdzie popękały wężyki, no ale to wszystko da się zreperować. Natomiast patrzymy na kwiaty, patrzymy na zawiązki i widzę, że ten przymrozek tutaj akurat krzywdy żadnej nie zrobił. Będzie naprawdę fajne owocowanie, jak na 5-letnią plantację. Bardzo dobrze. A w przyszłym to już myślę będzie pełnia owocowania. Tak jak być powinno. Były robione nasze wcześniejsze zabiegi, był robiony algaren. Natomiast w tej chwili przestawiamy się już na expando. Mamy pierwsze zawiązki owoców wielkości groszku, więc to jest czas na expando. Przypominam, expando, pierwsza dawka to jest 4 litry na hektar. Następne dwie dawki to będą po 3 litry na hektar. Do expando możemy dodać King Life Gold w dawce za każdym razem po 4 kg na hektar. I wtedy King Life Gold wsypujemy jako pierwszy do opryskiwacza, a expando później.
Jak zrobimy expando, to za kilka dni robimy dokarmianie wapniem. Może to być Calgreen. Gdyby były upały, no to możemy sięgnąć po Revival, czyli wapń skompleksowany aminokwasami. Bardzo dobry antystresant, zalecany właśnie na upały. Zwracam tylko uwagę, Revival dajemy tam, gdzie skończyło się już kwitnienie, ponieważ jego specyficzny zapach będzie odstraszał na 2-3 dni pszczoły. No i cóż, expando, dokarmianie wapniem. Expando, wapniem. Trzeci raz expando, pewnie jeszcze raz później wapń. Na pewno będziemy jeszcze dawali tutaj fizjokal doglebowo, żeby dostarczyć wapnia poprzez fertygację. No i przypilnować tylko, żeby nam choroby nie zjadły tego, ale przecież borówka nie jest aż tak trudna pod względem ochrony. Jeśli chodzi o fertygację, kończymy ten okres, kiedy dokarmiamy na przykład green plantem zrównoważonym. Oczywiście woda wtedy musi być zakwaszana kwasem azotowym jeszcze. I myślę, że od tego momentu praktycznie możemy już dokarmiać poprzez fertygację tylko nawozem Calfon. Tym podstawowym 14, 11, 22. Tam jest jeszcze 8% wapnia, więc za każdym razem porcję wapnia wprowadzimy. Tam są jeszcze mikroelementy. Także nie ma wielkiej potrzeby, żeby jakąś dużą ilość mikroelementów jeszcze stosować dolistnie. Myślę, że przy okazji, gdybyśmy stosowali Calgreen, no to za każdym razem tą jedną dawkę możemy wprowadzić Green Mixa, czyli magnezu z mikroelementami. I taką mieszankę Państwo zobaczycie u nas na naszych programach. Jest Expando, a później mieszanka z wapniem, czyli Green Mix, magnez mikroelementy, Calgreen, czyli mrówczan wapnia i do tego aminokwasy roślinne, może być Great VG albo Erantis, czyli produkt algowy. I tak na zmianę. No i co? I ma być piękny plon. I mamy się cieszyć. W tym roku było wyherbicydowane, bo jest problem, był problem z chwastami, ale teraz będzie obsypka. No i jak trawniczek nowy założymy, to w przyszłym roku już będzie taka plantacyjka. Dziękuję serdecznie, zapraszam. Być może w następnym odcinku pokażemy jeszcze inną plantację, taką, która miała już 14 lat i została praktycznie całkowicie ścięta, po to, żeby ją reanimować, bo tam te rośliny po prostu już same z siebie zamierały. A co się udało w ten sposób uzyskać, pokażemy w następnym odcinku albo po prostu w jeszcze następnym. Do zobaczenia. Zapraszam Państwa.